1 maja w Koniakowie miało miejsce tradycyjne mieszanie owiec. Nie zabrakło modlitwy, uroczystego poświęcenia stada owiec, okadzono ziołami zagrodę, wymieszano owce wokół moja. Ostatnim etapem było wyjście na sałasz. Dzisiaj uroczyste wyjście, zaczyna się dla nas nowy rok pasterski. Owce wyszły na halę, także od dzisiaj już zaczynamy udoje. Będzie owcze mleko, sery, bryndza, bunt, oscypki, także jesteśmy już w pełni sezonu. Udoje 2 razy dziennie, także mleka jest teraz dość. Miejmy nadzieję, że będzie trochę lało, żeby nam tej trawa rosła, ale też i słoneczko prześwieciło, żeby trochę i przeschła. Także mam nadzieję, że dzisiaj, od dzisiaj już ten sezon ruszy w pełni. Zapraszamy tutaj do Koniakowa. Na czym polega to mieszanie owiec? Bo może nie każdy wie. Mieszanie owiec polega, to tradycyjny, kulturowy wypas owiec. Polega na tym, że owce, które idą na wypas, nie należą do jednego właściciela, tylko do u nas, tak jak u nas, do 25. To są gazdowie, właściciele owiec. Oni te owce na czas sezonu letniego przyprowadzają, baca je zbiera w jedno stado i od tego czasu zaczyna się wspólnotowy wypas. Czyli nie każdy swoje, tylko jedno wspólne stado razem wypasane przez cały okres letni. Przez cały okres letni, no kiedy właśnie te owce wrócą? Jak to długo trwa? Tak, tradycyjnie do 29 września na Świętego Michała te owce są zawsze na wypasie, ale jest i w tradycji tak zwane mitrowanie, czyli do Świętego Dymitra, bo tu się kalendarze w górach, w Karpatach całe zawsze przemijają i prawosławne z katolickimi. Także do 21 października te owce mogą być na hali. Wszystko zależy od tego, jaka jest pogoda, jaka jest trawa, czy na to pozwala. Natomiast samo dojenie zazwyczaj kończy się już tego 29 września. Natomiast później, jeżeli owce te na halach są, po prostu się wypasają, ale już się mleka nie pozyskuje. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.